Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnych przygód w grze Far Cry Primal. No, wyruszamy z obozu prosto do jaskini samego władcy Udam. No to z pełną sakwą możemy ruszać na atak, też wyspani, wypoczęci. Zobaczymy, co się tu jeszcze kryje. Co prawda słońce nie do końca nam pomaga, tak to poranne, w obserwacji terenu, ale mam nadzieję, że jak dojedziemy na miejsce, czy też dobiegniemy, nie wiadomo jak to w sumie określić teraz, chociaż nie. Mówią nam, że jedziemy, więc dojedziemy na miejsce. No to w miarę się pogoda tutaj już poprawi i będziemy mogli bacznie obserwować wszystkie te regiony dookoła. Dobra, zbliżamy się na miejsce. Więc cichym krokiem zbadamy teren. Dotrzyj do jaskini, okej. Póki co nie słychać nikogo. Wydaje się dość bezpiecznie. Najlepsze jest to, że naprawdę cała zabawa w tej grze to się zaczyna dopiero teraz, jak już mamy sowę. Sowa ma te wszystkie bomby, te wszystkie tam różne bajery. No i możemy wykonywać różne ciekawe misje. Okej. Sowa tu będzie widziała ich wszystkich bardzo dobrze, jak na talerzu, tak? To nim my byśmy poznali te wszystkie osoby, które tu są, żeby to mogło potrwać. Okej. Jest jakieś zgromadzenie większe, to byśmy im od razu dali bombę na start. No, to dojście do jaskini nie będzie takie proste wcale. Okej, tu dwie osoby, to już warto się tym zainteresować. No, fajnie by było do tych koksów dotrzeć i im dać też jakieś tutaj proszki. No dobra, ty chyba jeszcze dostaniesz. Kolejny kumpel się raczej nie załapie. Czy ktoś jest z łukiem taki tutaj do dorwania? Tu czysto, czysto, żeby ktoś nas nie dojrzał czasem. Okej, podejdźcie bliżej siebie. No dobra, zrzucimy gdzieś tutaj w środek. Okej, i tutaj jeszcze kogoś mamy. Ale na jednego to szkoda marnować. No dobra, ktoś się kręci tam koło nas, ale na szczęście jest zainteresowany tym, co dzieje się w centrum, więc nie zauważył tego, co się tu działo. Gdzieś ty jest, kolego, co się kręcisz blisko? A, pobieg na akcję. No to dobra, niech idą, a my będziemy się temu wszystkiemu przyglądać gdzieś tu z bezpiecznej odległości. Moglibyśmy wysłać naszego tigri, ale on, czasem nasz tygrys mógłby pogryźć nie tego, co trzeba. A tutaj tak bardzo fajne walki w tej wiosce, jak widać, się odbywają. Fajnie, że dużo krzaków tu jest mimo wszystko, więc możemy się tutaj przyjrzeć temu z fajnej odległości. Dobra, kolego, takich nie przypominam, że brał do nas. O, uciekł. A może jednak nie uciekł. No, to już teoretycznie wiedzą o nas. O, dziwna sprawa. No, ale niech im będzie. Widziałem tam jeszcze jednego koksa do przejęcia. Nie wiem, czy mamy bomby. Jest jeszcze jedna bomba. Fajnie by było do niego podlecieć, go jeszcze zabrać do naszej ekipy i wyruszyć już tu normalnie, bezpiecznie. No, kolego, kolego. To będzie ciekawe zjawisko. O, spadło dobrze. O, tu jeszcze ktoś jest. No to dla tych to już tylko pszczoły zostały. Szkoda, bo ekipa całkiem spora by była. No ale okej. Tyle myślę, że starczy. O, niedobrze. W ostatniej chwili się tu zjawiliśmy. Nie podglądać. O, ktoś jeszcze nas widzi. No to tyle. Sorry, tak? Jak zawsze w ty... O, a jednak w głowę. Myślałem, że w naszego kumpla trafiliśmy. Korzystając z chwili tak standardowo, uzupełnienie zapasów. O, myślę, że zrzuciłem na kogoś te ogniste tykwy. Dobra, ktoś nas widzi? Ty zabierz się za tego, a nas tutaj widział ten gość. O, no, jak to sprawiedliwie, maczuga na maczugę może, tak? Może w głowę gdzieś. No, kolego, aż coś ty taki odporny. A, już chyba nie żyje, ale walczymy do końca. Tak, no, trzeba. O, dobra. Już się uspokoiłem. Okej, Winja. A gdzie nasz tigri? O, właśnie, jest. No to zawsze tutaj w okolicy się kręci. Bardzo dobrze, możemy wyjść na akcję. No chodź. No, musiałeś nas wyprzedzić, kumplu? Tak, to jestem ich, kurczę, tigerami. A, masz w głowę. Chyba nie poczuł specjalnie, ale jeszcze dzisiaj nie było tej zabawy. Może nie dobiegnie. Oj, zostaw tego tygrysa. Dobra, bo tak przyjrzałem się, że fajnie by było jeszcze... Nie. A, może. Trochę, właśnie, nożykami porzucamy, bo z tym też tematem, w tym temacie się jeszcze nie bawiliśmy. No, okej. No, zobaczymy. Nie.
Okej, bo chciałem jakoś nożem coś tu wykombinować, ale trochę jest problem, bo nie możemy celować, bo jak celujemy, to wysyłamy zwierzynę, więc musimy tak rzucać bez jakiegoś większego celowania tym nożem. No a z drugiej strony fajnie by było na nim jakoś wymierzyć na headshota. Okej, no to wchodzimy do jaskini. W jaskini przyda nam się coś nowego. Podpal. No niestety, w związku z tym, że to jest jaskinia, to nie będziemy mogli tutaj korzystać z sowy. O, szukaj ula. No to ula, chodź. Oho, tigri. Tigri jak tigri, ale nam się przyda w tej chwili co innego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Macie tam gdzieś. Może ktoś bliżej, bliżej. Tak, mocno się zaciągnąć tym tematem. Może teraz dostanie, bo dobrze? O, idealnie. O to też chodziło. Dobra, tam ich więcej chyba biega. Tacy jacyś na biało. Może zaprowadzą nas do kumpla. Ciemno w tej jaskini. Nie powiem gdzie. O, trzeba tak obejść. Trafi najwyżej na tigry. Oni na biało to są chyba jeszcze niepoinformowani o problemach. No dobra, ten już wie, że coś się dzieje. Teraz tak, następny chodzi gdzieś tam. W sumie już jest gdzieś blisko. A, jest tam, gdzie był tigri. No dobra, to co, kolego, będziesz alarmował? Co ten robi, że tam siedzi? Daj mi strzały, możemy zejść niżej. Chociaż i tak chyba mamy wskoczyć tam do góry. Z drugiej strony ta jaskinia tu gdzieś się ciągnie w ciekawy sposób, więc pójdziemy sobie w tym kierunku. Tam, kolego, sobie sieć. Mam nadzieję, że nie ma nikogo z rogiem, tak żeby nie poinformował nagle kumpli. No tu jest dużo takich miejsc, gdzie może jeszcze kryć się ekipa. Ale my musimy odszukać Ulla. Tak? Ulla jak cebulla. Tam ktoś chodzi. Słabo widoczny, ale to bezbronny gość. Jedynie mógłby... alarm. Tutaj. Wszcząć. Co też by nam nie było do końca na rękę. Dobra. Tigri. Masz kobitkę. A do kobitki zszedł tam. Tu wszyscy są tacy, tylko żeby alarmować, więc może Tigri niech pogryzie ich. Tigri! Jaka radość! A nie, to jednak nie ten Tigri, nie ten nasz. A ten gryzący. Okej. Musimy zdjąć niestety. Za duże ryzyko. Jest pytanie, bo tu ktoś jeszcze się kryje gdzieś. Boję się po prostu sytuacji, w której ktoś nas dojrzy, no i zacznie się tu krwawa jatka, bo no, zaalarmują innych. Będzie niefajnie. No tu chyba będziemy musieli wykonać szybką eliminację. To jest brutalne i niezgodne z naszym systemem może moralnym, ale tak jak mówiłem, alarm w tym miejscu to jest ostatnia potrzebna nam rzecz. Okej. Tym bardziej, że wojowników tu jest naprawdę wielu. Nie znaleźliśmy nikogo. Dobra, nikogo też nie widać. Mamy punkt kontrolny, czyli pierwsze koty za płoty, pierwsze problemy za nami. Okej, tam ktoś chodzi. Może jest ktoś, kto mógłby walczyć, więc może nóż doleciało do niego w ogóle? Czy tylko zaalarmowało? Chyba musimy rzucić trochę dalej. Nuda. Zaraz mu damy coś na nudę. Mógłby mocniej rzucać tym. Wistasz. Kolego, nie wiem, czy to wyjdzie. Spróbujemy tam w górę rozbić to. O, właśnie. No i o to chodziło. Tak, czyli oni jak zbzikują, to nad nimi się pojawia taki odpowiedni rysunek. To też jest dobra informacja. Okej. Masz tam, tak? To niech kumpel dołączy do ciebie. Walczcie razem, tak? Bo z tego, co zauważyłem, to walczą razem później. Okej. Rzucimy jeszcze tam coś. Też ktoś jakby chodził. Mamy też szalone noże, tak? Jakby chcieć kogoś załatwić w ten sam sposób, nieco inaczej. No dobra. Nikt nas tam nie widzi, żeby nas nie dojrzeli. To jeszcze rzucimy im tam. O, a skąd ten nóż, tak? To miała być bomba. Mam nadzieję, że wszyscy będą szaleni.
Nie będą w stanie nas dojrzeć. Okej, okay, tam ktoś już nas prawie widzi. Poleciało niżej. Okej, okay, trafiło w końcu. No, tak. Bardzo fajna ekipa, no. Zapewniliśmy przednią zabawę. Szkoda, że kończą nam się liście i gliniane naczynia powoli. O, żółty liść. A trzeba uważać, bo my te żółte liście potrzebujemy tak naprawdę... A, rzadkie żółte liście. No to na tyle dobrze. Żółte liście są nam potrzebne też później. O! W sumie to powoli zaczyna się bać wchodzić do tej jaskini, jak to tylu szaleńców jest w niej. Ale z drugiej strony, jak tu mamy ciekawe odgłosy za to. Okej. Co najlepsze, że nie zwracają na nas uwagi. Sowa jest niedostępna. Próbuję dojrzeć tych dwóch gości, co tutaj jeszcze pilnuje teoretycznie gdzieś tematu. Zrzucę bombę, a nuż ktoś tam siedzi na dole. Okej. Kolejne odkryte. Oj. I najlepsze, że ci odkryci odkrywają kolejnych. No dobra, ale teraz już musimy szczędzić te bomby, bo już niewiele nam z tego wszystkiego zostało. Może przełączymy się w takim razie na inne, na pszczoły. Tam jest ich dość sporo, tych ludzi. Więc jakby pszczółki zaatakowały. O, właśnie, dobra, jest ktoś. No to jakiś własny tutaj wkład mamy w tę całą akcję. Rzucimy tutaj na górę, mam nadzieję, że do nas nie podlecą. Ale do nich jak najbardziej powinny. A jednak nie. Dobra, no to fajna zabawa tutaj wyszła. Kolego. O, myślę, że to ten koks. Dobra, tam jeszcze ktoś żyje, całkiem nieźle. Kto nas tam widzi? Próbuję dojrzeć tę osobę jedną, która gdzieś tam nas oznacza w tym, na tym całym terenie. Dobra, i tyle jeżeli chodzi o walkę. O, Tigry już biega na dole. Gdzieś ktoś... dobra, zauważył nas. Szkoda, że my jego, nie? No to teraz po robocie. Pozostaje mieć nadzieję, że ewentualnego gościa, który mógłby tu zaalarmować jakoś bardziej ekipę, już mamy z głowy. Okej. No to schodzimy do was. Gdzieś tu chwycimy się tego tematu i idziemy do góry, jak rozumiem. O! Niedobrze. No to tutaj zdecydowanie przyda nam się szalona bomba, bo zaraz nas dojrzą tu panowie. A bardzo fajnie, jakby zaczęli między sobą walczyć. Okej. Jak tutaj się kręcimy, to lepiej z maczugą by było chodzić. Dobra. No fajnie. Fajnie, że to tak wygląda, ale trochę to potrwa. Może ich jeszcze uda się podpalić. Mam nadzieję, że to ich nie budzi, nie obudzi z tego letargu. No, Tigry, to chyba nie najlepiej tam biegasz, ale okej. Pszczoły, ogień, to wszystko powinno ich w miarę sprawnie tutaj załatwić. O, właśnie. I po problemie, jeżeli chodzi o największych przeciwników. Okej, ty się najedz, bo zaraz możemy mieć walkę z bossem. Tak, już taka tu była obstawa. Coś może być ciekawego za moment. Okej. Pszczoły, to możemy sobie tutaj zrobić. No, ostatni bajer już. I lecimy dalej. Trochę twardego drewna też nam się przyda. No i tyle, co z tej okolicy mogliśmy wyciągnąć. Czyżby jakiś kolejny punkt kontrolny za moment? No, chodź kolego, nie wiem, czy w ramię ci... Okej. Nam się nie udało, to nasz kumpel załatwił temat. Szkoda, bo myślę, że jesteśmy gdzieś blisko. Trochę może nadużyłem. Okej. Strzel w sople. Spadło to na kogoś w ogóle? Nie bardzo. Jest tu w ogóle ktoś? Odszukaj. Z tymi soplami trzeba uważać swoją drogą. Tam mamy coś? Coś mamy od czasu do czasu. Z nimi trzeba uważać, bo one potrafią na nas spaść też. Wtedy już nie jest tak miło. Dobra, idziemy. Dobrze, że teraz to skradanie jest takie w tempie chodzenia. Może biegać nie będziemy, ale... Tak, tutaj widać. No. Idzie całkiem sprawnie. Ktoś tu się rozgadał. Okej. Kolejny punkt kontrolny. Jesteśmy już blisko chociaż. Jest ul. No to jesteśmy... u samego ula. No to w takim razie tutaj by było dobrze wykorzystać te szalone bomby. Bo ul na pewno ma niemałą obstawę. Chociaż sama walka z nim myślę, że będzie później ciekawa. A może nie będę jeszcze już strzelał w sople. Zobaczymy, co tam słychać. Dobra, tam jest jeden goście. Może jakby szalony nóż do niego doleciał, to by było spoko. No, nie do końca to szaleństwo nam tu wyszło. No to może wy.
No to już wiedzą chyba o nas. Jeszcze nie? No kurczę, wszyscy będziecie tak uciekać od naszych tutaj bajerów? No to macie. Zaczynamy zabawę w ten sposób. Trzy bomby poszły, już nic więcej tu nie wykombinujemy z nimi. Tylko pszczoły możemy jeszcze posłać tutaj. No nie, tu jest do naszego kumpla. No szkoda, bo nasz kumpel zaatakował ludzi, akurat tych, którzy nam pomagają. No ale jest okej. Dobra. Spokojnie tu coś w tym terenie. Gdzie jest sam ul? Gdzieś się kręci na bank. To może być ul czasem. No to ulu... O! Podpalimy strzałę i zobaczymy tak... Tak, to jest sam ul. Włócznie są całkiem spoko. O, chociaż może niekoniecznie na niego. No dobra, to podpalamy to. Ulu, żebyś ty do nas nie podszedł tylko, to za szybko. Bestio, wracaj do nas. Tak, to ul trochę też oznaczony jak szalony. Wow, bo on jest szalony w sumie. Naprawdę spodziewałem się tu jakichś wyziewów, trucizn i tego typu rzeczy. No tak jakoś spokojnie. Tak. Kolego, bo nam się strzały niebawem skończą, jak tak będziemy stop... Oho, dobra. Mari. Dobra. Ten jest z nami. Oho. O, dobrze. Dobrze. Później dasz mu jeść. My też potrzebujemy się tu najeść. Tak. To muszą być zaskoczenie, tak, że strzelają. Swoi do swoich, dobra. Nie mamy glinianych naczyń, ale możemy jeszcze pszczoły jakieś, już nie możemy. Zastanawiam się, tak, trochę włóczni zebraliśmy. Może się przełączymy na włócznie też. Teraz tak, gdzie są nasze problemy? Masz tu pszczołę. Gdzieś jeszcze są ewentualnie problemy, które nam tu mogą zagrozić. Ha. Okej, okay, niedobrze. Dobra, uciekaj. No jak przewali w ziemię, to trochę boli. Śmierdzące. No to dobrze. Lecimy. W takim razie może sobie odpalimy, może na wszelki wypadek już tutaj te bajery do leczenia. Okej, ktoś wzywa pomoc. Najedz się. Moglibyśmy niedźwiedzia tutaj przysłać też w tę okolicę. O! Kolego, coś ty taki silny. Dobra, szarża to nie na nas. Trochę to trwa tutaj, trzeba przyznać. Jak nasz tigri się trzyma? Może wymienimy go na niedźwiedzia, zobaczymy, jak wielka szrama sobie poradzi z tymi problemami. Szrama, jesteś? Niedźwiedź? Kurka, o, przybieg. Już myślałem, że już... O, dobra, z tobą nie będziemy walczyć wręcz, bo nie mamy takiej siły, ale mamy tutaj w sumie resztę ekipy, którą byśmy mogli nożami spróbować załatwić. Tak, nie mamy bomb, ale mamy jeszcze nożem. Ma wszystko. Nie za wiele, ale... Może wystarczy, żeby wszystkich tutaj zaprosić do zabawy. Tyś nie jest z nami. Dobra, już jesteś z nami. Okej. Bardzo fajnie, to niech walczą z ulem samym. Masz tutaj. Staraj się, zwierzaku. Okej, gdzie jest nasz ul? Tu jest ul. No chyba przewaliliśmy nie w tego, co mieliśmy. Dobra. No i ta walka trochę długa tutaj nam wychodzi. Może teraz tak dopiero mnie naszło. O, bo my zły łuk w ogóle mamy. Przecież powinniśmy strzelać gdzieś w górę. Nóż to gdzieś spadnie na tego gościa. Nie do końca może. Dobra, jak podpalimy, będzie ciekawiej. No, pewnie jakby, tak mówiłem wcześniej, gdzieś patrzeć na te sople i zrzucić na niego sople, to by dało radę to zrobić nieco szybciej. A nie do końca widzę jakieś sople, które można by było do tego celu wykorzystać. A tu jest ul, no to dobrze. Jakby go gdzieś tam w ogóle zatrzymać, to by było spoko. Ciekawe, czy on potrafi wchodzić tu. Po tych skałach. No kolego, nie mamy nad twoją głową nic ciekawego. Biada Windzia. O, koniec naszych szalonych nożyków też. Dobra, tu się wydaje, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Ściągnął na... O, a my trochę się średnio tu trzymamy. O, już teraz wiem czemu to tak wygląda, jednak potrafią wejść do góry. Kumplu, masz tutaj coś? Myślałem, że mamuta tu widziałem w ogóle. Okej, i teraz jest niefajnie, bo ekipa wróciła już do zabawy. Nie mamy żadnych bomb. No dobra, to chociaż sobie jakieś noże odpalimy tutaj. Pułapki, o właśnie, to rozstawimy trochę pułapek.
Będzie przynajmniej zabawnie, tak jak ktoś od czasu do czasu nie wejdzie. No, nie widzimy, co się dzieje tutaj, ale nie ma co tu patrzeć, jak to rozstawiamy jeszcze dopiero wszystko. Ktoś próbuje do nas nożem rzucić chyba. Dobra, odciągnął ich od nas. Chodźcie tu na pułapkę. O właśnie, o to też chodziło. Mamy cię. No kolego, sam na sam, jeden na jednego, to by była sprawiedliwa walka. My mamy liście, tak, jeszcze działają nam. Aha, tak, już słyszę twoje wołanie. No, niestety, kolejna ekipa w drodze. Więc trzeba szybko podpalić łuk. I samego gościa chyba to załatwić. Bo zaraz będzie gorąco. Może tak, wytworzymy trochę pułapek. To jest może taki trochę najnudniejszy moment naszej walki, tak, jak rozstawiamy to wszystko. Ale to jest też chyba najskuteczniejsza broń na to, żeby odciągnąć od nas dużą grupę przeciwników, czy nawet mieć ewentualnie miejsce, gdzie się schować. O, tu jest sam ulf przy naszej zwierzynie, więc nie ma co biegać. Myślę, że wymienimy niedźwiedzia, może on niestety tu zginie, ale wymienimy niedźwiedzia na tygrysa, okej. Okay. I to też będzie nieco inaczej wtedy wyglądało. Muszę uważać z tymi strzałami, ponieważ... okej. Okay. Windża. Dobra, tu nie ma co. Tigri, gdzieś ty jest? Okej, jak dobrze pójdzie, to ulf wpadnie w pułapkę zaraz. I właśnie chyba to się stało. Wędzaj, palhumansi dawka taka. No, udam winja dwaja. Uh.
Szlałata. Pan Hitusiś? Aj kuspa marwa winja. Wraz ze zniknięciem naszego, tak, te Windzia, wraz ze zniknięciem naszego pierwszego głównego przeciwnika odblokowała się jakaś misja tutaj u kumpla. Być może wziął dzieci Ula pod wychowanie, zaraz zobaczymy. Da bal ja dan. Aiwa ul balar nu ul guanta. Tabal malchasar mubalasar. Kapal pur guardu marti par takar u ta guan. W ten sposób kończy się historia Udam w tym świecie, w świecie Oros. No, ale to nie są jedyne problemy. Może trochę szkoda, bo zaprzyjaźniliśmy się z nimi, ale tak, ach, przynajmniej z częścią z nich, ale tak wspomnieli wcześniej, jakaś choroba zeszła na ich plemię. I prawdopodobnie prędzej czy później i tak by wyginęło. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej. A już niebawem ruszamy na kolejne plemię, zobaczyć jak tam historia się potoczy dalej.